Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bez wyjątków, wszystkich maniaków Speedwaya, wita Grzegorz Drozd w swoim autorskim programie Ja mam zawsze rację, tym razem program Ja mam zawsze rację zagościł na portalu Po Bandzie, z czego się cieszę, mam nadzieję, że również i wy. Dziś po długiej przerwie programu Ja mam zawsze rację, na tablicy temat, który żyje od zawsze, towarzyszy Speedwayowi od zawsze, póki on istnieje, czyli o kondycji Speedwaya, czy z nim jest gorzej, czy lepiej, czy źle, o tym, czy on ma się ku końcowi, czy jest, po prostu mówiąc w skrócie, bardzo taki popularny, wyświechtany slogan: upadek żużla, upadek Speedwaya. Niedawno w swoim programie poruszył ten temat Tomek Dryła z Mirkiem Jabłońskim, zaprosili Marka Webera. Temat bardzo długi i rozległy, można by o nim mówić godzinami, dniami, tygodniami. Ja podeprę się autorytetami, nie będą to moje tylko słowa, moja opinia, bo moją tezą, od tego wyjdę, najważniejszą jest to, że jeśli by zsumować te plusy dodatnie i ujemne sprawy, czyli te rzeczy na tak i rzeczy na nie w Speedwayu, czyli ilość zawodników, która uprawia żużel, ilość krajów, w którym są rozgrywki, ilość rozgrywek ligowych, frekwencja kibiców na stadionie, ilość rozgrywek mistrzowskich, poziom uprawiania Speedwaya przez zawodników, na jakim on poziomie się to wszystko odbywa. Uważam, gdyby sumować to za i przeciw, to 2020 rok w porównaniu z 1950, 60, 70, czyli na przełomie dekad, byłby więcej na tym samym poziomie. Ja powiedziałbym, że żużel to taka sinusoida. W jednym wytyczne jest raz lepiej, raz gorzej, ale jeśli by to wszystko sumować, to ta wytyczna, ta średnia, ta wypadkowa byłaby na bardzo podobnym poziomie. I tu na wielu płaszczyznach, jak na przykład w ogóle uprawiania żużla w danym kraju. Jeśli w Holandii w latach 40. żużel był bardzo popularny, to w Rosji go w ogóle nie było. I na odwrót, jeśli żużel był w latach 70. bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych, to w 60. go nie było w ogóle, czyli trochę inaczej jak to było w Niemczech. Jak z tym żużlem do końca jest, ja go śledzę, ja go analizuję, między innymi to zagadnienie przez 30 lat w tych wszystkich źródłach, nie tylko tych, które tutaj mam na stole, i dochodzę do wniosku za każdym razem, że wiem za mało. Może kiedyś, nie wiem, nadejdzie ten moment, że pomyślę, że wiem już wystarczająco, ale powiedziałem, że to nie tylko moje tezy, ale chciałem się podeprzeć największymi autorytetami, takimi jak na przykład Dave Lani. On w 68 roku z Voice of Speedway, czyli głos Speedwaya, najsłynniejszy komentator, dziennikarz żużlowy angielski, w 68 roku w tej książce napisał, że największą porażką Speedwaya w jego 40-letniej historii, którą się datuje od 28 roku europejskiego, jest jego żółwi powolny rozwój, bo tutaj wymienił, że w zasadzie w 8 krajach na całym świecie ten Speedway jest jako tako uprawiany, bądź był, bo to w niektórych przypadkach to już czas przeszły. W tej książce z początek lat 90., 1991, inny z wielkich autorytetów publicystyki żużlowej, czyli John Chaplin, opisał taką fajną anegdotę, jeśli chodzi o opisywanie, jeśli chodzi o pozycję Speedwaya jako dyscypliny. Otóż tam w tym jego tekście porusza temat pozycji Speedwaya, i aby dobrze rozgryźć ten temat, to on też chciał się wesprzeć różnymi opiniami, a najlepiej byłych gwiazd, tuzów Speedwaya, którzy poznawali tę dyscyplinę w wielu krajach, sami go otworzyli, taki jak Evan Maugher czy Barry Briggs, i on tych wielkich zawodników, również innych, prosił o opinię na ten temat, a oni odpowiadali, że niestety John, nie możemy tego dla ciebie zrobić. Dlaczego? Dlatego, że gdybyśmy chcieli użyć adekwatnych i prawdziwych słów i opisów, żeby poruszyć ten temat, to te słowa nie nadawałyby się do druku czy do publikacji, więc sorry John, ale nie możemy tego dla ciebie zrobić.
Żużel miał zawsze problemy, nawet po wojnie, kiedy był na jego największy boom w Anglii, która była kolebką tutaj w Europie Speedwaya i nadawała ton przez dziesiątki lat. Kiedy to w 1946 roku na 27 spotkań na stadionie Wembley na mecze ligowe przyszło ponad milion ludzi, czyli blisko 50 tysięcy, około 50 tysięcy na mecz. Czyli mówię o latach 40. w 1946 roku, pierwszy sezon po wojnie. To jest książeczka ówczesna poświęcona rozgrywkom nie tylko w Anglii, a na całym świecie. Już publicyści piszą o problemach Speedwaya, a co ciekawe, jednym z naczelnych problemów Speedwaya w 1946 roku był ten sam, który towarzyszy przez dziesiątki lat, ten sam, który jest obecny również w naszej teraz obecnej teraźniejszości żużlowej, czyli brak zawodników, brak nowych gwiazd, brak zawodników wielkiego kalibru, którzy by wznosili na szczyty popularność Speedwaya, którzy by go uczynili sportem ciekawym, prestiżowym, mówiąc w skrócie, wielkim. I w zasadzie mógłbym tutaj zakończyć ten mój wywód, że z żużlem to kiedyś było tak znakomicie, a dzisiaj to już jest tylko źle. Żużel miał zawsze swoje problemy. Choćby w Anglii było prosperity w latach 40., 50. to się już bardzo szybko skończyło. Zamknięte były stadiony w Londynie, były wypadki śmiertelne Alana Hunta, Raya Dagana czy Grahama Warrena, który zakończył karierę. I mówię tu o tym, bo chcę wam, żeby między mojego wystąpienia coś fajnego wam w głowach zostało, to, że w wyniku tych wielu groźnych wypadków w latach 40., 50. Żużel się diametralnie zmienił i miał swoje problemy, dlatego że w latach jeszcze 40. i przedwojennych Żużel był rozgrywany na torach bardzo przyczepnych, gdzie było bardzo dużo luźnej nawierzchni. Motocykle były skonstruowane, były dość długie, miały wąskie kierownice, a technika jazdy opierała się na wypuszczaniu tego motocykla, uzyskania jak najbardziej dynamicznej sylwetki. Dominował styl electrailing, czyli lewa wewnętrzna od strony motocykla noga była jakby ciągnięta po torze. To było bardzo dynamiczny styl, powodował ofensywny i powodował dużo kraks, upadków, te zawody, wyścigi były bardzo spektakularne, być może to przyciągało tłumy na stadionie, ale były wypadki śmiertelne, tory były coraz bardziej twarde, płaskie, śliskie, zaczął dominować styl foot forward, czyli stopa, noga do przodu, sylwetkę żużlowcy przybierali bardziej stabilną, statyczną, wszystko po to, żeby wyścigi stały się bardziej bezpieczne i być może to wszystko powodowało, że żużel stał się coraz mniej popularny w tej kolebce, czyli w tej Anglii spadała frekwencja, później były tam problemy w latach 60. Przyczyniły się do tych problemów m.in. wysokie podatki od rozrywki, tax entertainment. Tych problemów było wiele, ale do tego to doszło, że w 64. roku musiało dojść do dużej rewolucji organizacyjno, jeśli chodzi o system rozgrywek w ogóle w Anglii, i żurnaliści wtedy pisali, że gdyby jeden rok dłużej poczekać z tą rewolucją, to być może żużla w ogóle by już w Anglii nie było. A więc tymi przykładami, tymi historiami chcę wam pokazać, że z żużlem to tak kolorowo nigdy nie było, nawet w tej Anglii. To jest ten świat kapitalistyczny, jeśli chodzi o drugą gałąź, drugą jakby stronę świata żużlowego, czyli w państwach Układu Warszawskiego, w Europie Środkowej. Żużel był, jak w ogóle sport, był funkcją propagandy, bardzo ważną funkcją propagandy dla komunistów. Był on przez dziesiątki lat finansowany ze środków publicznych, czy to policja, czy to wojsko finansowało kluby żużlowe w dawnej Jugosławii, Czechosłowacji, Polsce, Związku Radzieckim, czy Węgrzech, w ogóle Związku Radzieckim. Żużel zaczął funkcjonować w latach 60., bo w 50. go nie było. Rozmawiałem kiedyś z Władimirem Trofimowem, zawodnikiem Związku Radzieckiego, reprezentantem ZSRR. On mi opowiedział krótko, jak to wyglądało przez te dziesiątki lat. Cała drużyna jechała pociągiem do Moskwy. Tam były ogromne hale, dziesiątki, setki sprzętu, stałe motocykle, wybierali na swoje potrzeby klubowe ilość sprzętu, ilość maszyn i na tym się ścigano. Państwo wszystko finansowało, również przeloty, przejazdy, bo
z meczu na mecz, jeśli miała funkcjonować liga, bowiem największym wyzwaniem w Związku Radzieckim żużel, nie tylko jeśli chodzi o żużel, ale również i dla Bonaparte, jak dla Adolfa Hitlera, to były te właśnie odległości. One powodowały wielkie utrudnienie w zorganizowaniu czegokolwiek, napaści na Związek Radziecki, a co dopiero na żużel. Ale to wszystko funkcjonowało, wszystko finansowało państwo, były te środki z zewnątrz i dzięki temu żużel mógł funkcjonować. Wszystko to się zmieniło w roku 90. Zmiana ustroju gospodarczego, ekonomicznego, politycznego. W państwach środka były i przypadki wojny domowej, szalejącej inflacji. Sport już nie był zewnątrz finansowany i po prostu ja uważam, że żużel widocznie miał taki wymiar popularności, że on nie był w stanie sobie poradzić w tej nowej, trudnej, bezkompromisowej, komercyjnej rzeczywistości. I chcę wam jedną rzecz powiedzieć, że jeśli dzisiaj w takich krajach jak Chorwacja, czy Węgry, czy Austria, to akurat nie jest postkomuna, ale Europy Środka, kraje Środka Europy, jeśli dzisiaj w tych krajach torów jest 3, 4 czy 5, to nie jest tak, że w latach 50. czy 60. tych torów było 30, była Superliga, wiele drużyn, a na stadiony waliły tłumy. Tak zupełnie nie było, tych torów było 6, a dzisiaj jest 2. Taka jest różnica. I jeszcze jedną ważną wam rzecz powiem, bo wielu malkontentów mówi, że kiedyś były test mecze, były różne imprezy prestiżowe, dzisiaj tego nie ma. Ja bym to porównał ze spodniami. Kiedyś były dzwony, dzisiaj są rurki. Ale to, że dzisiaj nie chodzimy w dzwonach, to nie znaczy, że nie chodzimy w ogóle bez spodni. Chodzimy w rurkach. Tak samo jest z żużlem. Kształt uprawiania speedwaya, jego funkcjonowania w całym jego wymiarze globalnym się zmienia. Nie może być tak, że mamy zawodników, najlepszą całogarstkę zawodników, grupę zawodników jeżdżących w trzech ligach. Mamy Grand Prix, gdzie cykl Grand Prix zawiera 20 terminów w sezonie i ci zawodnicy mają jeszcze znaleźć czas, nie wydłużymy roku kalendarzowego sezonu, ilość tygodni. Jest tyle samo, dzisiaj tyle samo było w 50, żeby oni jeszcze znaleźli czas, oprócz Grand Prix, oprócz startów ligowych, na to, żeby pojechać do Afryki, do Australii, zrobić test mecze, coś za coś. Po prostu zmienia się moda, zmienia się kształt uprawiania żużla i na to zwróćcie uwagę. Ja miałem jedną myśl, ale ona mi uciekła, jeśli chodzi o te kraje środka. Ilość krajów, w którym były organizowane na przykład mistrzostwa kraju, indywidualne mistrzostwa Polski, Szwecji i tak dalej, w 57 roku to na przykład było, liczba ich wynosiła tylko 8. Było to mniej niż dzisiaj. Warto zwrócić uwagę na przykład na ilość drużyn, które brały, narodowych drużyn, udział w drużynowych mistrzostwach świata. Mniej więcej to się kształtuje około 11-12 drużyn od początku, od 1960 roku i tak jest do dzisiaj. Jak również popatrzymy na ilość torów, na których jest organizowane eliminacje indywidualne, no wszelakich mistrzostw świata, bardzo często te tory się pojawiają. Nie chcę przedłużać tego programu. Nie chcę, żeby on trwał dłużej niż około 15 minut, bowiem musiałbym mieć o wiele więcej czasu, żeby analizować każdy kraj z osobna. Niemcy, Węgry, Dania, jak to się na przestrzeni dekad zmieniało, że jeśli w Danii było gorzej, to było najlepiej w Stanach Zjednoczonych i odwrotnie. I na przemian, może tak. Te zmiany ciągle napływały, były ciągle i były problemy. Te problemy również towarzyszyły i w tych latach poprzednich. Tomek Dryła w trakcie swojego programu puścił urywek z finału europejskiego 7-5. Mirek Jabłoński rozpływał się, że świetne zawody, że ogromna publiczność zwraca uwagę, że dzisiaj powinniśmy pracować nad lepszymi torami, a nie tylko skupiać się nad stadionami. Puścili finał 7-5 i tutaj troszeczkę się sam do siebie uśmiechnąłem, bo finał 7-5 na Wembley to był chyba jeden z najgorszych zawodów w historii finału światowych. Fatalny tor, ogromne przerwy, na co zwracał Mark Webber. Były ogromne problemy z polewaniem toru. Te przerwy były w nieskończoność. Fatalne widowisko na torze, a więc te problemy ciągle towarzyszyły i z którymi się żużel ciągle musi upierać.
temat tego, że żużel jest coraz bardziej nudny, że motocykle są za szybkie, o czym zwraca na przykład Tomek Golob w ostatnim czasie, czego ja w ogóle nie rozumiem i się z tym nie zgadzam. I nie rozumiem, dlaczego Tomek tak Golob mówi. Mówi o tym Tomek, że w latach 90. żużel był ciekawszy, że decydował umiejętności, a dzisiaj jest odwrotnie. W latach 90. mówił tak samo jak i dzisiaj. Nie towarzyszy w ostatnim czasie. Nie towarzyszy od momentu, kiedy Tomek Golob o tym mówi. On już był w latach 90., 80. zwracali na to uwagę, byli żużlowcy i obecni. Jak na przykład Hans Nielsen w 92 roku mówił, że żużel jest za szybki, decydują motocykle, że opony są za miękkie, biorą lepszą przyczepność i decyduje tylko sprzęt i spasowanie, a nie umiejętności. Czujecie to? Słyszycie to? Więc Hans Nielsen mówił, że żużel był za nudny 30 lat temu. Dziennikarze piszą, że w 46 było za mało twarzy ciekawych w Speedwayu. Czy wy to skądś znacie, że w 57 ja wam przywołuję statystykę, że było indywidualnie mistrzostw kraju organizowanych w 7 tylko krajach? Jakbym to wszystko opowiadał, będąc te przypadki, wszystko to się odnosi do 2020 roku. Ja sobie ustawiłem muzyczkę, żeby ona mi wyznaczyła czas, żeby ten program nie był za długi, żeby był dynamiczny. Jak powiedziałem na wstępie, temat jest tak ciekawy, tak szeroki, tak skomplikowany, że nie da się go przedstawić w 15 minutach, ale chciałem wam pozostawić po tym programie jedną główną myśl, że problemy Speedwaya, które go dzisiaj dotyczą, to nie jest domena obecnych lat, teraźniejszych czasów. One miały swoją historię, te same problemy, nie inne, te same. 10 lat temu, 20, 30, 40, 50. Ale jeszcze raz na koniec powiem to, od czego zacząłem. Ja uważam, Grzegorz Drozd w programie Ja Mam Zawsze Rację, że patrząc na te wszystkie plusy i minusy Speedwaya, nie oceniając jego potencjał jako dyscyplinę, to w 2020 roku uważam, że średnia wytyczna tego wszystkiego jest na mniej więcej na tej samej wysokości wartości całej dodanej Speedwaya jak w latach 90., 80., 70. Na koniec wam powiem ciekawostkę, moje zdanie, że najlepszą dekadą dla Speedwaya były lata 70., a najgorsze 90. Co w swoim programie Tomek Dryła z Jankiem Konikiewiczem zauważyli, że dla nich to są najlepsze i od nich należałoby brać jakąś pewną wytyczną odniesienie do innych lat, czy na przykład teraz tych obecnych. Każdy ma swój punkt widzenia. Tak sobie myślę, że może kiedyś warto by było, żebym nagrał cykl takich programów, kilka odcinków, którym moglibyśmy, mógłbym, może nawet w jakiejś interakcji poruszyć, zagłębić się w dokładną dekadę albo w dokładny kraj, lata 60. w Rosji, 70. w Anglii. Być może warto tym krótkim wstępem, tymi kilkoma naprawdę zdaniami podpartymi faktami, opiniami innych osób, chciałem wam zauważyć, że tak z tym żużlem w 2020 roku nie jest najgorzej, a największą zmianą, którą ja uważam, to jest to, że dzisiaj żużel w 2020 roku stał się tak, mniej co prawda powszechny, a co za tym idzie bardziej elitarny, jest na wyższym, jest bardziej profesjonalny. Ta większa profesjonalizacja żużla właśnie spowodowała ten proces, że stał się bardziej elitarny, lepiej zorganizowany, mniej powszechny, ale coś za coś. To jest tak jak w knigułce Polski Kraj. Jesteśmy dzisiaj potęgą 2020 rok i uprawia go o wiele mniej żużlowców niż 30 lat temu, gdzie byliśmy prawie na szarym końcu, na światowej elicie. Co jest lepsze? Dzisiaj w drużynach mamy po 5 zawodników, kiedyś po 20. Bo zmieniła się forma uprawiania Speedwaya. Kiedyś w sporcie amatorskim zawodnik mógł pojechać jedne zawody w sezonie, bo wszystko finansowało państwo, wszystko finansował klub. Dzisiaj nikt z prywatnych pieniędzy nie będzie inwestował w chłopaka, czy to ojciec, czy ktokolwiek inny, po to, żeby on w ciągu roku sezonu pojechał w jednych zawodach. I to jest ta różnica. Musimy łapać kontekst tego wszystkiego, co się dzieje i sens, a nie przytaczać tylko suchą statystykę, ona jest pomocna, ale nie wszystko z niej wynika, więc jeszcze raz pamiętajcie, że moim zdaniem największą różnicą, że jest w porównaniu 2020 do tych byłych czasów, że żużel stał się bardziej elitarny, jest na bardziej profesjonalny, a to musiało
za sobą przynieść jakieś skutki, również i uboczne, ale być może, że o tym porozmawiamy na innym wejściu, na innym programie. Ja za dzisiaj, ja za pierwszy odcinek na serwisie Popandzie Wam serdecznie dziękuję. Możemy odetchnąć z ulgą, nie dlatego, że koniec tego programu, mam nadzieję, ale że sezon w końcu ruszył, ruszyły zawody w Czechach. Czekamy na Ekstraligę. Chodźcie na Żużel. Pozdrawiam Was serdecznie. Grzegorz Drozd. Cześć.